Czy region Śląski wyróżnia się czymś z innych części Polski? Czy można mówić o czymś takim jak specyfika Śląska? Z pewnością jesteśmy najbardziej uprzemysłowionym regionem. Mamy też największą koncentrację ludności w miastach, no i to jest nasza specyfika. Mamy też swoje z jednej strony bogactwa, a z drugiej problemy, takim czymś jest na przykład górnictwo. Z jednej strony czerpiemy z górnictwa bardzo duże zyski, z drugiej strony powoduje duże straty, jeżeli chodzi o środowiska naturalne. Którzy twierdzą, że Ślązakiem jest ktoś, kto mieszka tu od 45 roku. Ktoś się oburzy, jak to od 45 roku już Ślązak? No ktoś może mieć taką inną teorię, że Ślązak musi być zakorzeniony, prawda? Musi wrosnąć w tą ziemię, no to muszą być przynajmniej 3 pokolenia. Definicji jest mnóstwo. Ja bym proponował definicję optymistyczną. Ten jest Ślązakiem, kto kocha Śląsk. Czy jest coś takiego jak grupa etniczna Ślązacy? Według mnie zdecydowanie nie. Historia nie pozwala tak sądzić. Język śląski jest oparty na staropolskim, więc nie widzę czegoś takiego. Są więc bardziej zbliżeni kulturowo tak do wzorca zachodniego i trzeba to cenić. Myślę, że podchodzimy właśnie do tego regionu jako do takiego multikulturowego raczej. I chcemy go widzieć jako takie miejsce styku różnych rzeczywiście kultur i wpływów, a nie jakieś takie jednolite jak gdyby monstrum. Nie chciałbym być taki jak te osoby, które tutaj są po prostu nietolerancyjne. Po prostu nietolerancja, no, tutaj jest straszna. No, ci starsi Ślązacy to powiedzieli tak, że jak myśmy przyjechali, to na nas mówili z centralny Polski górale. Po co wyście tu nam przyjechali, żeby nam chleb zabierać? A już teraz tego nie ma. Teraz już młodzież, skończyły się te czasy. Tak? Takie zacofane, nieeuropejskie, konserwatystyczne jak cholera. Czyli to jest właśnie dla mnie Ślązak, że se nie da. Na przykład jak warszawiak mu powie coś, to Ślązak tego tak nie zostawi, jak ktoś mu po prostu będzie, no, że tak powiem, wbijał. In the bus going to Ligota, people, I was speaking in Spanish with my friends, and people were looking at us like they haven't seen any tourist in Katowice. Taka hermetyczna była zamknięta klatka. Teraz to już tak, młodzież, wszystko już jest tak, wszystko inaczej, jak kiedyś było. Wydaje mi się, że od jakiegoś czasu właśnie zaczyna się coś takiego, wytwarzać się pozytywna energia wokół regionu, nawet wśród osób, które są tu przyjezdne. Coraz więcej jest sygnałów takich wśród zarówno mieszkających tu, jak i przyjezdnych, że fajna energia, fajnie się tu mieszka, super, że jest zainteresowanie kulturą regionu, historią regionu, gwarą śląską i tego typu rzeczami. Myślę, że Śląsk jest świetnym miejscem i według mnie niedocenianym. Proszę, właśnie wiele osób jakby nie docenia Śląska, w sensie spośród Ślązaków, bo ja miałam przez właściwie całe studia nad łóżkiem plakat z atrakcjami turystycznymi województwa śląskiego i jeżeli ktoś się śmiał z tego plakatu, to tylko ta osoba była ze Śląska. Wiesz co, Kazimierz Kutz kiedyś powiedział na swojej ostatniej książce, Piąta strona świata, że trzeba pielęgnować to, skąd się jest, bo to jak stateczny wódce, który utrzymuje całą. No.